Cześć. Opowiem wam dzisiaj prawdziwą historię, ale to się zdarzyło naprawdę w 1986 roku. To będzie taka tragikomedia, bo to z dramatu zamieniło się później w śmiech. To było tak. Opowiadałem ja kiedyś, że że dość często jeździłem do Anglii do roboty, tam zarobić sobie. Kiedyś to się mówiło, na saksy się jeździł. Przepraszam. I w 86 roku płynąłem statkiem handlowym, bo to był najtańszy środek lokomocji. Tańszy od samolotu przede wszystkim. A na statku handlowym, to był statek Inowrocław, było 12 miejsc dla pasażerów, że pasażerowie mogli sobie wykupić kajuty i płynąć. No ale to już historia, to już nawet tego statku chyba nie ma. Ale 12 pasażerów mogło być tam wśród załogi i płynąć do Londynu, tam port koło Londynu jest. Już nie pamiętam, jak się nazywa, ale to nie o to chodzi. Zaczynam historię, bo już się rozgadałem. To było tak. Wsiadam w Gdyni, niedaleko ode mnie, tam paręnaście kilometrów. Wsiadam w Gdyni. W kajucie z takim jakimś starszym facetem. Ja miałem wtedy 29 lat. No i tak odpływa statek. Już wychodzi z portu, przez zatokę dopływa, już jesteśmy na morzu. A i taka świetlica dla pasażerów była, żeby tam nie siedzieli w kajutach cały czas. Wtedy na tą świetlicę chodziliśmy, tam telewizji ani wideo nikt nie oglądał, tylko tak rozmawialiśmy ze sobą. I trzymałem atmosferę jako, no także było fajnie, no zawsze byłem wesoły facet. I zerwał się sztorm. Marynarze, ta załoga i jak załoga, to i ochmistrz i kapitan przyszli na świetlicę. Jest sztorm i to się zrywa silniejszy, będzie troszkę ciężko, będzie bujało. No to damy radę. Tam jak zaczęło bujać, wielu ludzi wpadało w panikę, a ja cały czas starałem się sypać jakieś kwały, opowiadać, coś rozweselać tam ludzi, żeby uspokoić sytuację. Przychodzi tam ktoś z marynarzy, no już jest 9 w skali Beauforta. Za kilka godzin przychodzi ochmistrz. Jest źle, już jest 11, no to widać, boja rzuca prawie tym statkiem, to nie był wielki okręt. To normalny statek handlowy. No i nie jestem wiecznym abstynentem. Wtedy to jeszcze tak sobie pozwalałem. No to z tymi ludźmi mam jednego, drugiego, trzeciego. I na kolację przychodzimy. I taka pani była, no powiedzmy, że ja miałem 29, ona około 60 lat. A ja przepraszam wszystkich, ale to było takie straszne babsko, że ona tylko podjudzała tą atmosferę, żeby tylko zakłócić wszystko. Żeby wszystkich tam... Ja wchodzę na świetlicę, skaję i mówię, słuchajcie, i teraz to jest jeszcze bajka. W nocy ma być podobno 20. I tam oko puściłem do pasażerów, a ta wredna baba mówi, no jeszcze parę pan wypije, to dla pana będzie 20 w skali Beauforta. A jak sobie myślę, poczekaj, kobieto, ja cię ripostę taką odpieprzę, że będzie, to znaczy powiem, że będzie smutno.
No i kolacja się zbliża. Ona tak gada, oczywiście tam te swoje paniczne jakieś historie, paniki się. Ja mówię, wie pani co? Ile pani ma lat? Ona tak głos poprawiła. No tyle, na ile wyglądam. Ja mówię, co pani opada za bzdury? Ludzie tak długo nie żyją. Kobieta jakby ktoś w mordę dał. Współpasażerowie w ryk. Kobieta się zmyła i poszła. I nareszcie było wesoło, zaczęło się coś normalnie dziać. Jak sobie kobieta poszła. Także nie to, że złośliwie powiedziałem, tylko już tyle razy zwracam uwagę, niech pani nie podjuza, niech pani nie burzy ludzi, bo się każdy, wszyscy boją. Dla mnie to jest nie pierwszy rejs, ale to jest inna historia, bo to w wojsku, w desancie, jak byłem, to nie byłem marynarzem, tylko w desancie, to okrętami desantowymi pływaliśmy, były jeszcze gorsze sztormy. A okręt desantowy to jest taka łódeczka, bo to wąskie, wysokie, boje, ale to nieważne. Aha, i ktoś kiedyś do mnie napisał komentarz. Pan jak w tamtych czasach jeździł sobie do Anglii, to pan był chyba w PZPR. No więc ja wam tłumaczę, bo tamtemu to nawet nie odpisywałem, szkoda słów. W tamtych czasach to po paszport stało się w kolejce 100-metrowej z miesiąc, już nie pamiętam dokładnie. Później na wizę czekało się 2 miesiące, trzeba było mieć zaproszenie. Ja akurat zaproszenie miałem, problemu z tym nie miałem. A po wizie musiałem jeździć do Warszawy na Aleję Róż. Tam jest ambasada brytyjska. Także, a w PZPR to oczywiście ja byłem członkiem. Teraz powiem wam szczerze. Ja byłem członkiem w PZPR. Tak. Polski Związek Piłki Ręcznej. To jest PZPR. Tamto ja członkiem byłem. Oczywiście, że nie byłem żadnym, ani w tym PZP, ani w tym, ale tak. I tak to mniej więcej wyglądało. Znowu się nagadałem i ktoś mi powiedział, fajne, tylko strasznie długo trwało. To później będę mówił krócej. Ja mogę powiedzieć tylko dzień dobry i do widzenia. Ale czy to będzie wesołe? A mogę powiedzieć, że tak. Słuchajcie, wszystko drożeje, rentę mam małą i pod filmem piszę ten swój numer konta. Nie to, że ja proszę o wsparcie, ale jak ktoś nalega, dobra, to na razie. Czymcie się.